Naturalnie o ogrodach, odcinek 204. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, pani Katarzyno. Dzień dobry, panie Jacku. U nas cały czas leje. Nie wiem, jak u ciebie. Czyli to jest tak. Czyli samo. Już wiecie, że nagrywamy w środę. Od rana. W środę nagrywamy ten odcinek. Od rana. Od samego rana leje. I to jest pierwsze przypomnienie, jeśli idzie o... O co? O listopad. Że czego nie robimy, jak jest mokra gleba? Podlewamy i nie chodzimy. Nie chodzimy. Zaraz, bo mi piesek spadł z kolan. Ja tu mam ważniejsze problemy. Darfuś mi się zwalił z kolan. W listopadzie w ogóle jest strasznie dużo pracy i tym bardziej uciążliwe jest to, kiedy nie możemy faktycznie chodzić ani po glebie, ani po trawie, ani po niczym, oprócz jakichś twardych nawierzchni, jeżeli pada mocno, jeżeli gleba jest mokra. Nie chodzimy z tego względu, że po prostu ubijamy tę glebę. Taka gleba, która lepi się do... Butów? Czego? Do butów. Ja będę dokańczała myśli Jacka. Bardzo proszę, dokańczaj moje myśli. Zamieniliśmy się rolami. Ale taka gleba, która lepi się do butów, to znak, że jest zbyt mokra, żeby na nią wchodzić. I cały czas mówimy o tym, że chodząc udeptujemy, czyli wypieramy powietrze z tej gleby, a powietrze musi być przy korzeniach, no nie ma zmiłuj się. Tak jest, dokładnie, czyli krótko mówiąc ją niszczymy. Niszczymy strukturę gleby, na którą przecież tak pracowaliśmy i pracujemy, tak, każdej jesieni, cały czas. Bo zawsze nakłaniamy was do tego, żeby właśnie o tą glebę dbać, a na pierwszym miejscu, wiadomo, wszystko się dba w ogrodzie, ale o glebę przede wszystkim, więc szkoda by było wszystko zrujnować i ją po prostu przechodząc się niszczyć. To jest nawet nie tylko, jak już jesteśmy przy tym temacie, to jest nie tylko jesienią, ale teraz trzeba i wiosną, trzeba szczególnie zwracać na to uwagę, ale również latem, to nie myślcie sobie tak, że to tak można sobie chodzić po glebie, tam i z powrotem, tak bez żadnych problemów, tak? Dlatego właśnie starajmy się, żeby nasze, wiadomo, na rabaty ozdobne, to tam i tak nie wchodzimy za często, ponieważ no, one same o siebie dbają większość czasu. Ale staramy się nie wchodzić też na rabaty w ogrodzie, na zagony, w ogrodzie warzywnym, ponieważ tam też ubijamy. Dlatego my na przykład, to jest jedna rzecz może, o których będę mówiła, o których już mówiłam, przerabiamy troszeczkę nasz warzywnik właśnie na taki, żebyśmy nie musieli chodzić po rabatach. Właśnie widziałam, jak twój piesek przyszedł, powąchał ścianę i poszedł. Leżał, spał tutaj na sofie za mną i postanowił, że chyba trochę przynudzam i pójdzie sobie poszukać kota Borysa i może z nim się pobawi, bo za mną zrobiło się nudno, jak zaczęliśmy nagrywać. Ta uwaga dotycząca warzywnika także dotyczy trawników, słuchajcie, także też po trawnikach nie depczemy, jeśli jest mokro. No, będziemy zbierać liście z trawników i co roku przypominamy o tym, żeby zbierać liście z trawników, ale nie zbierać z innych części rabat. Niech one leżą na tych rabatach, jeśli wam nie przeszkadzają, jeśli nie są to chodniki, gdzie będziecie się ślizgać, albo nie są to albo nie jest to trawnik, który może potem tymi liśćmi być przygłuszony i zacząć chorować. I zbieramy te liście z trawnika, najlepiej kosiarką, bo przy okazji rozdrabniamy liście, a dodatkowo jeszcze oprócz rozdrabniania liści ścinamy, bo ta trawa niestety cały czas rośnie, bo jest ciepło. Zbieramy takie wierzchołki tych źdźbłów trawy i to już mamy troszeczkę i zmieszane, i te brązowe, czyli liście, i te zielone, czyli te trawki, już mamy gotową materię do wrzucenia do kompostowników, albo słuchajcie, zbierajcie takie liście w worki i w latem przyszłego roku, kiedy będziecie mieć dużo zielonego, a mało brązowego, no to będzie właśnie gotowa dawka liści do dodania do kompostu, do zmieszania z tymi zielonymi, na przykład ze skoszoną trawą. Jeden z odcinków naszego podcastu poświęciliśmy też ziemi liściowej, więc jeśli bardzo chcielibyście robić ziemię liściową, zachęcamy, jeśli macie dużo liści, to posłuchajcie tego odcinka poświęconego ziemi liściowej, bo to dobra jest materia od dościółkowania warzyw korzeniowych albo do
zastosowania w uprawach roślin doniczkowych, na przykład domowych. To Katarzyna tutaj zawsze mówi o tej ziemi liściowej jako tym dobrym składniku, tak? Katarzyno, do podłoża, oj, tak. do roślin doniczkowych. Ziemia liściowa jest bardzo lekka i bardzo taka fajna, przepuszczalna i dlatego ona jest taka wartościowa przy uprawie roślin domowych i przy mieszankach do wysiewu i do pikowania. Jak najbardziej. To jest dobry materiał. Mhm. Wartościowy. Katarzyno, ja bym chciał, żebyśmy zaczęli ten listopad w ogrodzie jednak od szklarni. Mhm. W tym kierunku chciałbym pójść. No oczywiście szklarnie, mam nadzieję, że już są umyte. Tak. Umyte tym ciśnieniowym, no jak to się nazywa? Myjką ciśnieniową, jak i również innymi rzeczami, gdzie trzeba było na przykład dostać się, ja mam piękną oranżerię i tam na dach, żeśmy po prostu myli, no taką szczotką na długim kiju, żeby dostać się do samej góry, ponieważ tam no, na długo nie była myta. Jak tutaj mnie nie było, to troszkę zaniedbana była. Przez 2 lata nie była myta, także teraz się błyszczy. Czyli szklarnia jest umyta. Możemy szklarnię ocieplać. Ja ocieplam, ja mam niewielką szklarnię i ocieplam ją taką folią bąbelkową, trójwarstwową, o takich dużych oczkach. Ocieplam ją nie po to, żeby było tam cały czas ciepło, tylko żeby temperatura nie spadała tak szybko. To tak jak jest z okrywaniem roślin agrowłókniną. To nie jest tak, że po okryciu one tam, jak jest minus 5 przez dłuższy czas, to nie osiągnie ta temperatura minus 5, ale jeśli będzie temperatura spadała, pod taką kołderką czy pod taką folią, to będzie wolniej spadała. A ocieplam, bo wiosną będę tam miał sadzonki, ale też będę chciał w tym roku dołować rośliny wrażliwe na mróz. Posadzonkowałem już, tutaj obok mnie są sadzonki bazylii krzewiastej, są sadzonki szałwia mistat, są sadzonki werbeny cytrynowej i teraz, Katarzyno, chciałbym Ciebie zapytać, poprosić, żebyś powiedziała mi, naszym słuchaczom, w jaki sposób zadołować, w jaki sposób przechować te wrażliwe rośliny, które nie przetrwają w większości warunków, czy w większości Polski, naszej zimy na zewnątrz. W jaki sposób je przechować? No tak, to jest taki moment faktycznie, kiedy, chociaż ten moment chyba się zaczął już w październiku, to zależy co mieliśmy w naszych szklarniach i tunelach, że nastąpiła taka wymiana tego, co w środku będzie. I tutaj, jeżeli macie pomidory, czy bazylię, czy oberżyny, to zauważyliście nawet, że pomimo tego, że nie było przymrozków, to taka duża ilość wilgoci w powietrzu sprawiła, że i liście zaczęły spadać z tych roślin. Moje bazylie, chociaż były wielkie, to oprócz tej bazylii purpurowej, takiej krzewiastej, to wszystkie potraciły liście, pospadały po prostu jak i z drzew. No i kroczek po kroczku faktycznie w tych szklarniach i w tych tunelach robi się miejsce. Jedyne co to w mojej szklarni jeszcze mam, tutaj w szklarni tej bliżej domu, tej mniejszej, mam teraz piękną wystawę różnych dyń ze względu na dyniowe niedziele, jakie mamy przez 2 ostatnie niedziele w sezonu otwartego. Ale na dole w oranżerii jeszcze jest oczywiście to, co powinno być w oranżerii. Jeszcze są różne rośliny, które w naszym klimacie świetnie znoszą lato. Tak jak mówisz o tych, które rosną na zewnątrz, ale tutaj akurat te jeszcze lepiej rosną wewnątrz i świetnie sobie dają radę w donicach i to są pelargonie, agapanty, echeveria, aonium, jakieś oleandry, rośliny cytrusowe. Dużo tego jest, wyobraźcie sobie, zamknijcie oczy, pomyślcie, że jesteście gdzieś tam nad Morzem Śródziemnym i zaraz będziecie wiedzieli dokładnie, o jakich roślinach mówię, ponieważ one w odróżnieniu od właśnie werbeny cytrynowej, czy gaury, czy szałwi amistat, czy innych szałwi mieszańcowych, te, o których mówiłam przed chwileczką, one świetnie, jeszcze świetnie będą rosły, będą pięknie wyglądały, pięknie kwitły, jak będą właśnie w oranżerii, albo na ganku, pod jakimś, albo na werandzie, pod zadaszeniem i też świetnie znoszą takie, no, wiecie, takie warunki wzrostu w doniczce, dlatego, że one nie mają takiej ilości do dużej, takiej zasobnej, tłustej gleby tam, skąd pochodzą. Także cały czas jeszcze mamy te rośliny w oranżerii i jeżeli macie możliwość ogrzania swojej oranżerii, to jest naprawdę super. Ja bardzo zazdroszczę i ja pracuję nad tym, żeby moja oranżeria również miała ogrzewanie, bo to odpowie na wiele, wiele moich pytań, nie pytań, problemów, tak? Bo pytań to ja nie mam. No, kabel trzeba poprowadzić. No i trzeba jeszcze pomyśleć. Z miejsca na miejsce, no, nie ma do problemu. Końca. To trzeba pomyśleć, jaki jest najbardziej sensowny, efektowny i ekonomiczny system ogrzewania, bo w dzisiejszych czasach tego jest dużo różnych pomysłów. A masz doprowadzony prąd do oranżerii? Nie, ale tam niedaleko jest, także to. No to ja bym zaczął od tego. Jacku, ale to rozumiemy, że czy musi być prąd. To nie jest
problem z prądem, jest problem z tym, żeby stać nas było na to, żeby ją ogrzewać całą zimę, tak? Także musimy pomyśleć, jak będzie to najlepiej zrobić, jak najbardziej ekonomicznie. I na pewno jak do tego dojdę, to opowiem wam, co tutaj wybieramy i co będziemy ewentualnie testować, bo są takie bardziej nowoczesne pomysły i bardziej tradycyjne. No, także te pelargonie będą musiały zniknąć z naszych szklarni, z naszych oranżerii czy z tuneli i będą musiały niestety znaleźć się w warunkach, które są no, całkowicie, no, przymrozki one zniosą, ale na pewno nie mrozy. Znowu te rośliny, o których Jacek mówi, one przymrozki też spokojnie znoszą, mrozy lekkie, może, bo w Anglii już w wielu miejscach teraz się zmienia klimat, już te rośliny też przeżywają i również w Polsce raz na jakiś czas, jak oprowadzam po moim ogrodzie, po tym angielskiej części z angielskimi rabatami, to jak opowiadam właśnie o szałwia mistat, o gałże, o daliach, to niektóre osoby mówią, że u nich to przeżywa. I no, jak wiemy, nasz kraj jest duży, obszerny, zahacza o różne strefy odporności, mrozoodporności roślin i dlatego jest taka różnica. Ale nie wszyscy mieszkamy w takich miejscach, gdzie to jest na tyle ciepło, żeby na przykład gaura przyzimowała. Dlatego gaura, rozmaryn również u mnie w ogrodzie, też szałwie oczywiście. To wszystko będzie zadołowane w ziemi u nas w tunelu. I zadołowanie to jest dokładnie to, co jak to brzmi, tak, to słowo. Po prostu nie to, że mamy rośliny dołować w jakikolwiek sposób, pływać negatywnie na ich samopoczucie. Nie będziemy ich dołować, ale będziemy je po prostu wkopywać na chwilę. Tą chwilą będzie okres zimowy do gleby. Także po prostu do każdej rośliny kopiemy dołek, tak jakbyśmy ją sadzili, chociaż nie musimy się tak strasznie starać, ponieważ ona tam będzie tylko i wyłącznie na okres do powiedzmy do ustania takich przymrozków, tak? Potem oczywiście trzeba będzie zahartować. I system korzeniowy nie będzie mocno się rozrastał, w związku z tym nie trzeba dużego otworu wykopywać po to, żeby ten system korzeniowy miał możliwość rozwoju. Nie, bo on przez zimę nie będzie się rozwijał, a wiosną i tak go wykopiemy, tę roślinę, z tego naszego dołka, który teraz zrobimy. Tak jest, także to wszystko trzeba, to towarzystwo tam przenieść, wykopać można, jeżeli jest wam łatwiej, na przykład u nas łatwiej jest po prostu wykopać rów, że tak powiem, tak, rowek i stawiać roślinę koło rośliny bez zachowywania jakichkolwiek odległości, odstępów od tych roślin, bo to nie ma potrzeby, ponieważ one zimną i tak nie będą nic robiły, nie będą rosły. Także można zrobić sobie po prostu rowek, tak jak ostatnio mówiliśmy w jednym z naszych podcastów o tym, jak sadzić szparagi. Też mówiliśmy, że można wykopać rów, rowek. I tutaj też rów oczywiście na taką szerokość, jaką mamy roślinę, nie więcej, nie ma sensu. Jeżeli mamy bryłę korzeniową, szałwi amisat powiedzmy, ponieważ szałwi amisat są dosyć duże. Jeżeli taki system korzeniowy jest jakieś 60x60, no to nie ma sensu sadzić w rowie, który jest metr szerokości, tak? To nie ma sensu tego przedobrzać, tak? Także sadzimy w rzędzie, przysypujemy ziemią, no i dobrze by było te rośliny przyciąć. Dobrze by było wszystkie te rośliny przyciąć, dlatego że po pierwsze one nie będą potrzebowały tak dużej ilości tej zieleniny, tak? Łatwiej będzie im żyć, jak będzie powiedzmy do połowy przycięte i to wszystko, mówimy o wszystkim, ale pamiętajcie, że warto zostawić troszeczkę jednak te rośliny, żeby ona sama siebie zimą, że tak powiem, osłaniała i jeszcze na tym wszystkim można rozłożyć ewentualnie zimową lub wiosenną agrowłókninę, kiedy usłyszymy w prognozie pogody, że idą bardzo duże mrozy, tak? Powiedzmy minus 18-20 przez tydzień, to jest dla mnie duży mróz dla moich roślin. I pamiętajcie, że też to jest ważne, że to jest długo, tak? Nie przez jeden dzień, przez jedną noc, ale przez jakiś dłuższy okres czasu, że rośliny w ogóle nie mogą nic robić. To znaczy w ogóle nie mogą w nich zachodzić żadne procesy życiowe i to między innymi zabija na przykład rozmaryny, tak? To takie długie, mroźne dni zimowe i noce. Także możemy cię przyciąć, ale na wiosnę takie rzeczy jak werbenę cytrynową i szałwie amistat. Ja też będę raczej przycinała dosyć nisko nad ziemią, ponieważ ta cała część nad ziemią i tak prawdopodobnie zmarznie, a one będą ładnie wybijały z tych dolnych części pędów i też z korzenia. Gaurę też można spokojnie przyciąć nisko, bo to jest tak naprawdę bylina, ona chociaż jest dosyć taka stwardniała, ona troszkę jest jak chyzop. Chyzop też by się wydawało, że jest krzewinką, ale jest byliną.
Nad ziemią i ona pięknie się zagęści i odbije. Jedyne, co nie przycinam, to oczywiście rozmaryn, ponieważ rozmaryn jest zimozielonym krzewem i tam nic za bardzo nie kombinujemy. A czy sadzić je głębiej, czy na takiej samej głębokości, czy robić kopczyki wokół tych roślin? No bo ważne jest to, żeby przetrwał system korzeniowy i czasami te dolne pędy tych roślin też warto, żeby nie przemarzły, bo mogą po prostu puścić więcej nowych pędów. Można się pokusić o kopczyki przy szałwii i przy werbenie cytrynowej, ale przy gałże bym nie robiła kopczyków i na pewno bym nie robiła kopczyków przy rozmarynie, bo to po prostu może wpłynąć na to, że tak na to roślinę, że ona zgnije. A kiedy, Katarzyno, siejemy w szklarni, bo to listopad będzie tym miesiącem, w którym warto to by było zrobić, kiedy siejemy te słynne twoje warzywa liściowe, które wiosną, zanim wejdą pomidory, to już będą zjedzone. Och, taką zieloną łąką i będą się przerastały, bo nie dasz rady zjeść. Nie ma tam, że będą zjedzone. Będą, my mamy kury, to się podzielimy. Tak, to jest bardzo, bardzo fajne, dlatego że można wysiewać w listopadzie właśnie takie nasiona, które nie będą kiełkowały jeszcze w tym sezonie, dlatego że one teraz już nie będą miały wystarczająco temperatury, tak, ciepłej w glebie i w powietrzu i nie będą miały wystarczająco długiego dnia, dlatego że pamiętajcie, że rośliny, wzrost roślin, to jak one się zachowują, zależy w dużej mierze od tego, jaka jest długość dnia. Czasami są rośliny długiej nocy, na przykład poinsecje, ale tutaj akurat większość, które nas interesują w tym momencie, to są rośliny długiego dnia, albo chociażby troszeczkę dłuższego dnia niż listopad i grudzień, kiedy te dni są najkrótsze. Także możecie, dlatego mówiliśmy wam w październiku, żeby wysiewać ewentualnie na początku października jeszcze w szklarni lub w tunelu, czy w inspekcie oszklonym, tylko niektóre warzywa, tylko dosłownie taką małą grupę roślin i myśmy wysiali te rośliny, to były szpinaki i musztardowce na dobrą sprawę, różne, przeróżne, może rukola. To były tylko rośliny, które miały bardzo szybko wykiełkować, w przeciągu miesiąca już być zielonymi roślinkami i tak naprawdę może one jeszcze do mrozów by nam dały jakąś zieleninę. Nie mówimy tu o wielkich liściach, jakichś super wyrośniętych na full roślinach, ale pamiętajcie, no przecież nawet kiełki ludzie jedzą, tak? Także jakiekolwiek części zielonej rośliny to jest ogromna dawka zdrowia i witamin. Ale teraz w listopadzie to będą inne wysiewy. To będą wysiewy, możemy w nich zawrzeć te rośliny, które wysiewaliśmy w październiku, możemy je wysiać jeszcze raz, bo one będą dla nas już kiedy indziej plonowały, nie teraz. One będą plonowały, tak jak Jacek mówił, w marzec, kwiecień, maj. Także to, co wysiewaliście w październiku, a dodatkowo możecie wysiewać powiedzmy nawet sałaty jeszcze, koperki, może kolendry, jeżeli ktoś lubi. Można by wysiewać rzeżuchę, nie rzeżuchę, tylko rukiew wodną, to się nazywa, tak? Rukiew wodną. No dłuższa jest, o wiele dłuższa jest lista tych rzeczy, które możecie teraz wysiewać, łącznie z na przykład małymi takimi marcheweczkami, małymi odmianami marcheweczki Paris Market. Na przykład jest taka odmiana, po prostu coś, co nie potrzebuje bardzo długiego sezonu wzrostu, ale jak tylko zaczniemy troszeczkę je podlewać w drugiej połowie lutego, jak dostaną troszkę więcej światła w drugiej połowie lutego, to zaczną kiełkować, bo pamiętajcie, że w tunelu czy w szklarni gleba jest zawsze cieplejsza niż na zewnątrz i będą szybko rosły. No, my tak robimy każdego roku, także mamy w tym doświadczenie i to jest naprawdę coś niesamowitego, co można, ile można mieć tej zieleniny właśnie wczesną wiosną, kiedy, jak wiecie, wszystkiego brakuje takich nowalijek. Zaraz dojdziemy do warzywnika, bo jest mokro, więc chciałem cię zapytać, czy już posadziłaś swoje kwiaty cebulowe na lasagne, czy na pojedyncze kompozycje w donicach? Tak, dosłownie wczoraj, ponieważ robiłam vloga na ten temat i dlatego posadziłam dwie lasagne. Posadziłam tak naprawdę na vlogu jedną, ale w związku z tym, że stała mi identyczna ilość cebulek na drugą, to stwierdziłam, że od razu sobie strzelę drugą lasagne, żeby mieć takie same dwie donice, żeby potem te cebulki gdzieś nie poginęły. I też właśnie sadziłam już pojedyncze gatunki roślin botanicznych, różnych narcyzów, tulipanów, kosaćców żyłkowanych i to już jest zrobione, ale dosłownie teraz, pod koniec miesiąca i na początku listopada, bo listopad to będzie ten moment na cebulkowy, ale o tym za sekundę. Także właściwie zaczęłam dopiero sadzenie w donicach moich roślin cebulowych i te rośliny, które są wysadzone same ze sobą, że tak powiem, tylko pojedyncze gatunki, to wyściółkowałam żwirkiem
żeby fajnie wyglądało, żeby też potem tak się ładnie prezentowały. A moje lasagne obsadziłam jeszcze na dokładkę teraz bratkami, które wysialiśmy w czerwcu, no i które teraz już kwitną. Traktujemy je tutaj jako rośliny dwuletnie, ponieważ one jako jedyne z niewielu, a właściwie jedne z bardzo niewielu, spokojnie mogą przeżyć mrozy i nawet kwiatki im się nie zniszczą specjalnie. No właśnie, mało kto wierzy, że bratki to są takie odporne, albo mało kto, niektórzy nie wierzą po prostu, że bratki to są takie odporne kwiatki, że przetrzymają zimę. No przetrzymają, bo to są rośliny dwuletnie. Dziękuję Ci za vloga. Ja także sadziłem swoje lasagne, też jeszcze nie wszystkie posadziłem, kwiaty cebulowe. Mniej więcej do połowy listopada jest jeszcze czas na to, żebyście się bawili właśnie w tworzenie własnych kompozycji w donicach. Spokojnie, nic jeszcze Wam nie uciekło, ale takim najważniejszym wyzwaniem, które często się pojawia w pytaniach od Was, jest to, w jaki sposób przechować takie lasagne przez zimę, żeby wiosną, rzeczywiście wiosną, dały piękny efekt. Mówiliśmy o tym już kilkakrotnie w naszych podcastach. Ja nawet teraz zrobiłem taki film, w którym mówię, że tak naprawdę najważniejsze nie jest to, żeby one nie przemarzły, te donice, tylko żeby one nie zamokły, żeby nie miały mokrej gleby, żeby cebulki nie zgniły. Tak jest. To jest największe wyzwanie nasze, żeby przechować te rośliny przez zimę. Tak jest i właśnie tym trzeba się kierować. Jeżeli macie jakąkolwiek wątpliwość, patrzycie na te swoje lasagne, na ten swój ogród, na swój dom i myślicie, kurczę, co teraz mam z tym zrobić, no to po prostu pomyślcie, gdzie jest miejsce w tym ogrodzie, które jest zaciszne i takie okryte od deszczu. To może być pod okapem, to może być pod jakimś budyneczkiem, to może być w jakimś budyneczku, tylko też nie ma to być miejsce, gdzie temperatura w zimie będzie, wiecie, no powyżej powiedzmy tych 4-5 stopni, dlatego że one po prostu zaczną wcześniej kiełkować. Także starajcie się, żeby to była taka temperatura przybliżona do tego, co jest na zewnątrz, dlatego spokojnie szklarnia nieogrzewana, spokojnie oranżeria nieogrzewana, tunel nieogrzewany, inspekt nieogrzewany. Naprawdę ogromne możliwości macie, posiadając nieogrzewaną szklarnię, czy jakąkolwiek taką konstrukcję, która chroni rośliny przed wiatrem. Z tym, że uwaga, bo czasami w styczniu jest tak dużo światła i tak ładnie słoneczko świeci, że temperatura w szklarni się podnosi i te rośliny już zaczynają wyłazić z tych doniczek. A to wystarczy, że otworzymy drzwi, zaraz będzie zimnawo, dlatego warto, warto, ale wiecie co, prawda jest taka, że te narcyzy, muskari, moje szafirki, czyli muskari, które posadziłam parę tygodni temu podczas warsztatów w lasagne, już zaczynają wyłazić, dlatego nie martwcie się, różne gatunki roślin cebulowych kwitnących wiosną mają różne sposoby na życie i one o różnej porze wypuszczają te swoje liście i wręcz niektóre jeszcze w tym roku, ale to wiecie, to no, każdy jakoś tam sobie radzi i do momentu, póki nie macie kwiatów tulipanów, które wychodzą ostatnio, bo są chyba najbardziej delikatne. Jeżeli nie macie tulipanów, kwiatostanów, które już mają kolor na jakimś strasznym mrozie styczniowo-lutowym, to w ogóle się nie martwcie, ponieważ jeżeli będziecie mieli pędy czy muskari, czyli szafirków, czy narcyzów, czy krokusów, no przecież krokusy muszą kiedyś te pędy wystawić, skoro one kwitną tak wcześnie, jakichkolwiek innych roślin, czy już potem same pędy tulipanów, które będą ostatnie, no to w ogóle się tym nie martwcie, tak? To jest normalne, nie przejmujcie się. A jeżeli macie lasagne w miejscu ciemnym, ja kiedyś miałam przez wiele, wiele lat, trzymałam lasagne tutaj w garażu, który był częścią naszego domu, teraz tutaj jest apartament i teraz jest wszystko ocieplone, więc tutaj teraz będą zimę spędzać pelargonie, to zawsze będzie zawalone, czymś musi być. Ale kiedyś tutaj nie było ogrzewania na dole i nie było żadnego specjalnie izolacji, tak? Dlatego tam było chłodno, w drzwiach była generalnie taka szpara, że tam wiało, jak nie wiem. I tam żeśmy przetrzymywali te nasze lasagne. Niemniej jednak było i tak ciepło, ponieważ to była część jakby domu, to było kawałkiem domu, tak, z boku domu i była połączona ścianą, dachem. I te wszystkie rośliny zaczynały już mieć pędy spokojnie w styczniu i one do końca stycznia miały dosyć długie już te pędy, ponieważ to było miejsce całkowicie ciemne. A więc jak ja przychodziłam na początku lutego i widziałam te długie, żółte pędy narcyzów, to dostawałam oczywiście zawał serca, ale uwierzcie mi, w lutym możecie już myśleć o wystawianiu tych lasagne na zewnątrz i one będą bardzo szybko się zazieleniały. Ale jak macie możliwość, to nie pchajcie ich do takich miejsc jak te garaże, chyba że są posadzone w donicach, które są zupełnie nieodporne na mrozy. Pamiętajcie o tych donicach, dlatego że bardzo dużo pięknych donic, które są, wiecie, pokryte glazurą szczególnie, to nie nadają się na mrozy, tak? I je szczególnie
szczególnie chroncie, ale większość nadaje się na mrozy. Teraz tak sobie przypominam, ja mam tyle pięknych donic, już dawno ich nie widziałam, gdzie one są, a teraz do mnie dociera, że one po prostu są co całkiem nadal schowane pośród roślin, bo mam tak obfite te rośliny przy sklepiku i przy kawiarence, że tych donic w ogóle nie widać. Także mam nadzieję, że kurczefelek, kartofelek przyjdą jakieś przymrozki porządne i zabiją mi te pelargonie, te wszystkie plectrant, tchusy, kocanki i tak dalej. I kurczę, że będę mogła z czystym sumieniem wyrzucić je na kompostownik, chociaż planuję zrobić z kocanek i z komarzyc, bo mam różne takie piękne komarzyce. Jedna się nazywa Niko, taka jest ciemna, bardzo dobrze nadaje się na cień. Spróbuję zrobić sadzonki tak samo, jak robimy z szałwii amistad. Tylko, że tak jak mówię, ja mam kiepski dom, bo mam za dużo okien dachowych i nie mam za bardzo gdzie tych sadzonek stawiać. Ale wiecie, jak to jest. Każdy ogrodnik sobie jakoś radzi. Jakiś sposób. No tak, trzeba kombinować. Ja też zaczynam się martwić, bo jak wiosną przyjdą sadzonki roślin wrażliwych na mróz, choćby, nie wiem, pomidorów, czy papryk, czy bakłażanów, no to znowu mi zabraknie tych parapetów, a ja te parapety chcę zająć tymi sadzonkami roślin wrażliwych. Za chwilę trafią tutaj doniczki z pelargoniami, bo chciałbym kilka pelargonii, które były takie najpiękniejsze, tak, chciałbym przechować je przez zimę wewnątrz domu, na parapecie. Między innymi tą twoją, taką przepiękną pelargonią twoją, w sensie, że otrzymałem ją, tak, dostałem na pewno ją Maurin. Od ciebie. Maurin. Ja tylko przepraszam, czy mogę coś powiedzieć? Muszę ją przechować. Słuchaj, ja muszę coś powiedzieć, musisz, ale poza tym jak nie, to ja ci powiem na ucho, że ja mam ich 500 w domu, więc ci dam kolejną sadzonkę. Ale ja chciałam tylko powiedzieć, bo kiedyś podczas spotkania autorskiego dostałam torbę. Taką torbę zrobioną właśnie samemu, tak? To była handmade torba, na której jest właśnie ta pelargonia Maurin. Nie wiem, czy widziałeś ją już, tą moją torbę, bo my się tak w sumie rzadko widzimy w życiu, tylko najczęściej w komputerze. Ale jest tak, uwielbiam. Chciałam tylko powiedzieć osobom, które mi przyniosły tą torbę, że bardzo wam jeszcze raz dziękuję i wiecie, no to jest miło, że po prostu słuchacie i wiecie dokładnie, i ta Maurin faktycznie jest moją ulubienicą i tą torbę bardzo oszczędzam. I nie chodzę z nią tak naprawdę na zakupy, tylko po książki do biblioteki. Zobaczymy się w najbliższą niedzielę, bo w najbliższa niedziela to będzie ostatnia niedziela, dyniowa niedziela w ogrodzie Katarzyny. Będziemy oboje, więc my się zobaczymy i mamy nadzieję, że się zobaczymy z naszymi słuchaczami. Od 11 do godziny 16 zapraszamy do Zgorzałego. Ostatnia niedziela przed taką przerwą jesienno-zimowo-wczesno-wiosenną, bo kolejna okazja do tego, żeby zajrzeć do ogrodu Katarzyny, będzie dopiero w kwietniu przyszłego roku. Tak długo ten ogród będzie zamknięty, więc warto wykorzystać tę ostatnią niedzielę października, ale pamiętajcie, że będzie zmieniony czas. Oj tak. Że będziemy spać godzinę dłużej, ale będzie przestawienie czasu, więc nie przegapcie tej zmiany czasu. Katarzyno, powiedziałaś o tych cebulowych w donicach. A co z cebulowymi w gruncie? Też, oczywiście też. Ja nie wiem, ty nie, czy widzisz, Jacku, ja tutaj notuję, mam chyba 50 różnych kartek, tu na ten tydzień, tu na tamten tydzień. Ja mam wszystko rozpisane na 4 tygodnie listopada i jeszcze tam mam zaległości z października, tutaj mam dużo różnych, całe biurko zawalone. Tak, oczywiście. No zaraz się zapytam o te zaległości w takim razie, jakie masz mam zapisane tylko, ale jest nie zrobione. Tak. Wiesz co, bo teraz chciałbym, żebyśmy przy tych cebulowych na moment się zatrzymali, bo ja dostałem takie pytanie, no odpowiedziałem, ale myślę, że to jest pytanie, które warto by było wrzucić do podcastu przy okazji sadzenia tych kwiatów cebulowych. Napisała do mnie słuchaczka, że co ma zrobić, tak? Kiedy ma sadzić, bo z Gdyni, że w tej chwili tak deszcze padały, że jak wykopię dołek, to w tym dołku bardzo szybko zbiera się woda, ma taką gliniastą glebę. Więc wiesz, nie zalewa tego dołka wodą, tylko sama woda wychodzi w ten dołek. I jest pytanie, czy to jest dobre miejsce na kwiaty cebulowe. No właśnie, dlatego że teoretycznie jak taka sytuacja jest, to może nie tylko dlatego jest spowodowane, że są duże opady deszczu, ale dlatego, że tam jest ziemia gliniasta. Także pamiętajcie, rośliny. Tylko woda podskórna być może. Albo wysoki, tak, poziom wody, wod gruntowych. Ale pamiętajcie, że
jedna zasada. Tak jak tutaj mówiliśmy o zasadzie, że cebulowe, które są w lasaniach, nie lubią przemakać, zawsze szukamy im suchego miejsca, to tak samo się dzieje z cebulowymi w gruncie. No, nie możemy im oczywiście wszystkim znaleźć miejsca zadaszonego, tak? To nie o to chodzi, ale tutaj już chodzi o wybór gleby, wybór podłoża. I zawsze staramy się sadzić te rośliny cebulowe w jednak ziemi chociażby normalnej, tak, że tak powiem. Nie musi być jakaś super przepuszczalna, ale chociażby normalnej, czyli nie gliniastej, nie takiej, która nie zatrzymuje wodę. No, także, no kiedy? No ja wam zawsze opowiadam, że tulipany tak naprawdę to spokojnie można nadal sadzić, dlatego, że mówiliśmy w podcastach w październiku, że zaczynamy od czosnków ozdobnych, od narcyzów, ale tak naprawdę czas na tulipany przychodzi dopiero pod koniec października, na początku listopada. I powiem wam, że teraz tak patrzę sobie na tulipany, które są cały czas jeszcze w moim sklepie internetowym i są dwie piękne odmiany, które będą was cieszyły. Trzy piękne odmiany, które ja mam u siebie, które już posadziłam, które będą was cieszyły, jeżeli posadzicie je w ogrodzie, dlatego że jak będziecie je sadzić w lasanii, to może będziecie chcieli je potem wyjąć z tej donicy i donicę wykorzystać na jakieś obsadzenia letnie. Ale są to tulipany z dwóch grup, z grupy Darwina, ale i piękne kolory, dlatego że tak jak zawsze mówię, kiedyś to były takie kolory, wiecie, czerwony i żółty, też fajne, ale trochę, no, trochę ograniczały w ogóle całą kompozycję wiosennych roślin, dlatego że wiosną czerwony i żółty mi się tak kojarzy z takimi, wiecie, z dzierżanami, z jakimiś takimi kolorami lata, pełnego lata, z słonecznikami, a na wiosnę ogród lubię, żeby miał kolory takie delikatne, jakieś właśnie róże, biele i tutaj są dwa piękne tulipany, dwie grupy tulipanów, które będą nam kwitły rok po roku, które nie trzeba wykopywać i to jest tulipan Big Love, on ma gigantyczne kwiaty i tulipan El Nino. Te dwie odmiany, ja wam powiem, że to są super, super odmiany, jak one jeszcze zostaną tutaj w sklepie, to ja je wszystkie zgarnę do siebie, ponieważ one się charakteryzują ogromnymi kwiatami i one też będą kwitły rok po roku i też tutaj są nadal jedna odmiana tulipanów Viridiflora, czyli z takim zielonym muśnięciem na płatkach kwiatów i tutaj jest odmiana Grönland. Wiecie, o co chodzi. I to też zgarnę, jeżeli cokolwiek zostanie. No i do tych lasagni też jeszcze są fajne mieszanki. Tutaj mieszanki są kolorystyczne różnych rzeczy, także bardzo łatwo można takie coś ogarnąć. Ale jak ja już patrzę na tulipany, to już mi się żyć chce. One są takie piękne. No dobrze, to idźmy gdzieś indziej, gdzie będzie też ci się chciało żyć, mam nadzieję. Idźmy na warzywnik, brukselki, pory, jarmuże, niech zostają, pięknie wyglądają, mogą jeszcze zostać spokojnie, nawet jak będą mrozy. Czasem może z tymi porami, jak przyjdą mrozy, trudniej jest je wykopać, ale brukselki, jarmuże można zbierać, ale ostatnio zimy nie są takie bardzo ostre, więc i z porami możemy dać sobie radę. A ja bym chciał ciebie zapytać, skoro wysiewaliśmy nasiona warzyw, albo będziemy wysiewać te nasiona warzyw w szklarni, to czy w gruncie na zewnątrz też marchewkę, pietruszkę też można wysiać teraz w listopadzie, żeby skiełkowały, gdy tylko temperatura gleby się podniesie wiosną przyszłego roku? Tak, słuchajcie, można, jeżeli macie już, warzywnik jest ogarnięty na tyle, na ile, że już macie wszystko przygotowane na przyszły rok, szczególnie, że te warzywa akurat wysiewa się na rabaty, które nie były ściółkowane kompostem ani obornikiem w tym roku, ponieważ one potrzebują raczej takiej ziemi, no, mniej zasobnej w materię organiczną. To są, to o czym wspomniałeś, to są pietruszka korzeniowa, marchew to są rośliny korzeniowe i oczywiście do tego można dopisać pasternak. Można wysiewać i one będą, zachowają się tak samo jak te warzywa, które wysiewamy w tunelu w listopadzie. One nic nie będą tak naprawdę robiły, aż stanie się wszystko dla nich tak pomyślnie na wiosnę, kiedy gleba będzie miała temperaturę kilku stopni i one zaczną kiełkować. Można się pokusić również, bo coraz cieplej się robi w Polsce, można się pokusić również o groszek ogrodowy i o bób, a na pewno już w tunelu. Jeżeli oczywiście będziemy mieli okazję, żeby one były
zapylone na wiosnę, dlatego że te rośliny też zupełnie nie boją się mrozów, przymrozków. I oczywiście, no wiecie, jak będzie taka zima, że będzie przez miesiąc minus 20 stopni, no to wszystko będzie raczej trwało, a nic nie robiło. Jedyny problem, ja nie wiem, jak to będzie, ponieważ ja się tego nie próbowałam, chociaż w tym roku już wysiałam, tak jak mówiłam wam w zeszłym podcaście o tym, co będę robiła w październiku, wysialiśmy już groszki ozdobne i już mają dosłownie po pół centymetra, już wychodzą, główkują, że tak powiem, ale nie eksperymentowałam jeszcze z bobem i z groszkiem ogrodowym, ale chyba będę eksperymentowała, może tutaj na rabatach wzniesionych u góry w warzywniku i w tunelu na dole, dlatego że na dole w warzywniku my nie możemy za bardzo nic robić zimą. Po pierwsze, że w tym roku przerabiamy bardzo dużo, mamy już kupę 6 ton torfu, przepraszam, jakiego torfu, Boże, kompostu. 6 ton pięknego kompostu, naprawdę, ani nie śmierdzący, ani nie taki, ani nie siaki, po prostu perfekt tym razem. I no, kilka dobrych ton, nie wiem już ile, kory też przyjechało i leży obok. Zresztą zobaczyć Jacku w niedzielę, to czeka na to właśnie, żeby, to już nie mogę doczekać, żeby przerabiać ten warzywnik, tylko czekamy na lepszą pogodę, znaczy na bardziej suchą pogodę. Wysiewać można wysiewać jeszcze cebulę o zimę, z czosnkami, trochę późno na te czosnki o zimę, te zimowe odmiany czosnków jadalnych. Teraz już jesteśmy w warzywniku, więc czosnków jadalnych trochę późno, no ale jeśli macie jakieś czosnki jeszcze nie wysadzone, a bardzo chcecie mieć, spróbujcie, wysadźcie, one wyrosną, chociaż lepiej by było, gdyby były posadzone wcześniej. Powiedziałeś o mrozach, dużych mrozach. Mam nadzieję, że ich nie będzie. Kiedy przyjdzie czas na przygotowanie roślin do zimy? Kiedy przyjdzie czas na osłonę, na kopczykowanie, osłonę agrowłókniną, albo, o tutaj się zachwyciłem, bo powiedziałaś o swoim sklepie, widziałeś co masz w swoim sklepie, maty słomiane. Nareszcie można normalnie kupić, zamówić maty słomiane, takie do owijania, nie wiem, drzewek, owijania róż pnących. Tak, listopad to jest ten moment, kiedy zaczynamy przygotowywać swoje ogrody do zimowego snu. I tutaj nie mówimy akurat o warzywniku, bo już mówiliśmy o warzywniku. W warzywniku różne rzeczy wykonujemy, ale również ogród ozdobny. To jest ważne. Jeżeli nie macie takich rabat typowych, preriowych, takich jak tutaj w Zgorzałym, czy jak u Jacka przed domem, to oczywiście warto by było teraz do końca listopada ułożyć te rabaty do snu. I to będzie polegało na tym właśnie, że rośliny, które są w naszym klimacie jednoroczne, a w swoim niekoniecznie. Chyba mówiliśmy o tym zresztą, prawda? Parę podcastów do tyłu, prawda? Mówiliśmy o takim przygotowywaniu, także możecie sobie wrócić. Takie jak dalie wykopujemy i suszymy przez zimę, takie jak szałwia, mistacz czy gaury wykopujemy i dołujemy w tunelu czy w szklarni. Rośliny jednoroczne, które nie przeżyją, takie jak kleome czy aminki czy kosmosy. Tak mówię, to typowe rośliny, które tutaj rosną na naszych rabatach angielskich. Przycinamy nad ziemią, korzeń zostawiamy do naturalnego rozkładu i rośliny oddajemy, wyrzucamy na kompostownik. Rośliny te blinowe, wszystkie bliny przycinamy do samej ziemi. Również w odpowiedni sposób się zajmujemy pnączami, jeżeli są, ale właśnie są też, oczywiście na takich rabatach są róże. No i co robimy z różami? No słuchajcie, róże można kopczykować, to jest taki tradycyjny sposób ocieplania na zimę róż, szczególnie w takich chłodnych miejscach, ale tak naprawdę większość roślin naprawdę świetnie skorzysta z ocieplania matami słomianymi, takimi snopkami słomy, ponieważ one są suche. To jest świetny materiał na ocieplanie roślin, takich jak karczochy. Jeżeli na przykład macie gdzieś w takich ogrodach ozdobnych, błotnych, gunerę, tak? To jest roślina, która typowo potrzebuje osłony na zimę. Jeżeli macie róże pnące gdzieś, to no też warto róże pnące ocieplić na całej swojej wielkości, no żeby nie stracić czegokolwiek ze wzrostu, no bo znowu będziemy czekać, aż one będą, nie wiadomo, jakie małe będą na początku sezonu i ile czasu znowu, aż wyrosną. Także dużo rzeczy jest, hortensje, dużo rzeczy warto jest ocieplić słomą, a najlepsze jest to, że później ta słoma, która nam się rozkruszy, rabatach, czy po prostu zostanie na wiosnę, to oczywiście może być naturalną ściółką. To będzie ściółka, ale czekamy do kiedy z tymi zadaniami, o których mówimy.
aż przyjdą mrozy po prostu. Teraz za wcześnie. Tak, ale ja tak myślę, że jeżeli teraz zaczniemy powolutku przycinać byliny, usuwać jednoroczne, no to ja podejrzewam... A to tak, ja mówię już o okrywaniu samym. Tak, tak jak zaczniemy teraz, potem jeszcze musimy po drodze posadzić tulipany w rabatach. Także tak do końca miesiąca dobijemy i jak przyjdą, prawdopodobnie ja mam nadzieję, że najwcześniej pod koniec miesiąca listopada, ale chciałabym, żeby prawdą było, że może jeszcze później. Jak będzie faktycznie zimno, tak, to wtedy będziemy używać różnych osłon, czy maty słomianej, czy też agrowłókniny. Ja bym do tych wszystkich jeszcze zestawów, te popularnych roślin, które warto okryć, które warto, nie wiem, tą słomą, czy agrowłókniną okryć, dorzuciłbym prócz takich wyższych róż także powojniki, szczególnie te powojniki z grupy Vigitella, które nie są mocno, niektóre odmiany nie są mocno odporne na mrozy i mogą przemarznąć zimą. To moje doświadczenie, ja po prostu któregoś razu zaniedbałem. Było ciepło, 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 a potem przyszły 20-stopniowe mrozy. Przez kilka dni były. No i musiałem parę krzaków takich powojników wykopać, suchych, i posadzić nowe krzaczki, że powojniki także zaliczamy do tych roślin, które jeśli będą mrozy, warto okryć, czy to matą słomianą, słomą, czy snopkami słomy, czy agrowłókniną zimową. Tak jest. Najbardziej zgadzam się z przedmówcą. A co pani Katarzyna ma w kalendarzyku jeszcze z listopadowych swoich prac? Proszę rzucić okiem, podzielić się z nami. Ciekawi jesteśmy. No ja mam tutaj zapisane na listopad. No dalej sadzić lasagne i gatunki botaniczne w donicach i czyszczenie angielskiego, wysiewy warzyw tonel. Dokładnie to, o czym mówiliśmy. A oczywiście będę też pisała o tym w moim newsletterze dla moich patronów. Ale tu, no, tutaj jest jeszcze dużo różnych rzeczy. Na przykład można, listopad, to jest czas, kiedy można, jeżeli ktoś chce rozmnożyć jakieś rośliny, które rozmnoża się przez sadzonki korzeniowe, to można to teraz właśnie w listopadzie zrobić. I to są rośliny, które mają takie tłuste, białe, grube korzenie, długie. I to jest między innymi żywokost rosyjski i to jest między innymi, tutaj jest taka roślina u nas, którą ludzie bardzo, bardzo lubią. Ona rośnie tak trochę nielegalnie u nas w inspekcie. Już pewnie wiesz, o czym mówię, to jest ta rudbeckia wielka, czy rudbeckia olbrzymia, ona świetnie rozmnaża się z sadzonek korzeniowych, tak? To się tnie po prostu takiej długości około 7,5 cm korzenia kawałka i się sadzi po prostu w podłożu. Oczywiście się całkowicie ten korzeń zakrywa. Można go albo pionowo, albo poziomo posadzić i tyle. I po prostu czeka się, aż one wypuszczą malutkie listki. Pamiętajcie, że oczywiście jak rozmnażamy rośliny takie rabatowe z podziału, no to one szybciej będą miały coś zielonego, że tak powiem. One szybciej wyrosną. Ale z takich sadzonek korzeniowych można mieć z jednej rośliny 20. Tak, także to jest, no, można to mieć dużo, dużo roślin. I jeżeli chodzi o rozmnażanie roślin na rabatach ozdobnych, to szczególnie starajcie się, teraz przycinając rośliny na rabatach takich typowych, które się teraz przycina o tej porze roku, no to jeżeli macie taką potrzebę, to nie zwlekać, ale teraz rozdzielać rośliny, które będą kwitły, powiedzmy, do końca czerwca, tak? Czyli piwonie, przywrotniki ostroklapowe, kocimiętki, łubiny, niektóre bodziszki, cokolwiek, tak? Wcześniej ostróżki, bo teraz nie ma co, wiecie, później zrobić tego, bo się je, troszeczkę się je zahamuje, tak? Troszkę się wpłynie na to, że one będą później kwitły, także to jest ważne. Również cokolwiek, co kwitnie w ogrodzie leśnym, dlatego, że to są też rośliny wczesne. Wszystkie byliny, takie jak heliborus, czyli ciemiernik, jak pulmonary, czyli miodunki, brunerki, jakieś paprocie, tak? To jest ten moment, żeby to zrobić. Także to jest ważne. No i przycinamy te rośliny, bo często inne rośliny to jakoś tak, dwie rośliny, o które się często ludzie pytają, jeżeli chodzi o tutaj te rabaty angielskie, to jest ta duża, wysoka rutewka. Czy też przycinamy do ziemi? Tak, też rutewki przycinamy do ziemi. I kiedy przycinamy do ziemi piwonie? Też teraz przycinamy do ziemi piwonie, żeby piwonie się pięknie zagęściły, tak? I zdrowo rosły w przyszłym roku. Można przyciąć też już
na przykład róże. Róże, ale tylko tak do połowy, żeby one się po prostu nie chwiały na wietrze, żeby ich zima tam nie wykończyła, że tak powiem. Ale potem na wiosnę się już będzie tak już przycinało te róże odpowiednio, nie? Już wtedy takie prawidłowe cięcie róży. Jeszcze myślę, że to, co warto powiedzieć, że w listopadzie to jest ten czas, kiedy sadzimy drzewa, krzewy z gołym korzeniem, że w tej chwili jest oferta takich roślin w szkółkach z gołym korzeniem i owocowych, ale też i ozdobnych drzew i krzewów. Ja przyciąłem gałęzie moich takich drzew, to chyba była lipa, które zwieszały mi się nad tą rabatą leśną, obciąłem i Iwona nakrzyczała na mnie, że nie, że to źle zrobiłem i teraz muszę coś posadzić, więc ja teraz najbliższe dni to jadę i szukam śliwy wiśniowej z gołym korzeniem, takiej krzaczastej, nie drzewka, a krzaczastej, żeby tam posadzić w tym miejscu, więc sadzimy z gołym korzeniem, ale wiesz co, to dobre pytanie, które ostatnio mi zadano. Czy sadzi się z gołym korzeniem rośliny dlatego, że jest taniej, czy są jakieś jeszcze inne argumenty za tym? Jedno i drugie. Jest i taniej, i dodatkowo one szybciej i lepiej się przyjmują i są zdrowsze, dlatego że one zazwyczaj są kopane z pola, no oczywiście z jakichś warunków takich naturalnych, a nie zostały posadzone i przez kilka lat żyły w doniczkach, bo to są trudne warunki dla roślin. Więc na pewno zdrowsze są, po prostu to są zdrowsze rośliny, a zdrowsze rośliny szybciej się i lepiej przyjmą. Oczywiście zakładając, że zostaną odpowiednio wykopane, przechowane, przetransportowane, przechowane i posadzone i pielęgnowane po posadzeniu. Kończąc już nasz odcinek listopad w ogrodzie ekologicznym, ja tylko przypomnę o ptaszkach naszych ukochanych. Już. Czyścimy budki lęgowe. To jest raz. Nasi przyjaciele z Jestem na Ptak, ze stowarzyszenia Jestem na Ptak, polecamy ich stronę, ich profile, już mówią czyścimy, czyścimy, czyścimy i już mówią dokarmiamy ptaki. Jak najbardziej, ja już mam wyjęte niedawno pomyte wszystkie karmniki i już są pełne. I również mamy myszy, które też podżerają to jedzenie dla ptaków, także teraz biegamy po całym domu, nie wiemy gdzie schować, mamy pułapki, ale to jakoś nie nadążamy za nimi wszystkim. Aha. O, a propos myszy. U mnie też jest piękna myszka, na szczęście nie w środku, a na zewnątrz, przy drewutni, na której wisi domek dla murarek. Taki kiedyś płaski domek dla murarek. Dostałem, zamontowałem krótkie rurki trzcinowe, krótkie rurki takie bambusowe. Dobrze się sprawdza, bo murarki polubiły, ale to jest krótkie i tam jest łatwy dostęp tych myszek do tych rurek i widzę, że już zaczynają wyciągać mi te rurki. Myszki zaczynają wyciągać, bo tam jest fajna, tłuściutka poczwareczka, świetne, energetyczne, białkowe pożywionko. No, w związku z tym muszę zabezpieczyć, bo zazwyczaj już na początku października kiedyś po prostu kawałkiem agrowłókniny owijałem ten domek, żeby był spokój z myszkami. Teraz zapomniałem, ale pamiętajcie, jeśli hodujecie murarki ogrodowe, jeśli tworzycie domki, one powinny być zabezpieczone nie tylko przed ptakami drapieżnymi, które lubią wyciągać takie rurki, rozdziobywać i mieć pokarm, ale także przez te małe myszki, które dobrały się przynajmniej do moich murarek. Na szczęście do tylko jednych małych murarek. Dziękuję Ci, Katarzyno, bardzo serdecznie za to spotkanie. Listopad w ogrodzie ekologicznym i pamiętajcie, mimo że mówimy o listopadzie, to jest jeszcze październik i ostatnia niedziela października, najbliższa od 11 do 16. Spotykamy się z Wami i dyniami. Tak jest, zapraszam serdecznie. Zapraszam, będzie, mam nadzieję, że znośna pogoda powinno być okej. I również zapraszam Was pod koniec miesiąca na warsztaty wiankowe. Tak, tak, zapowiadaliśmy na live'ie. Dziękuję, Katarzyno. Do zobaczenia. Dziękuję również. Trzymajcie się, pa, pa.